Cześć, trzeci filmik robimy i zdecydowałem się na nie Tekena ani drugą godzinę, tylko na Dead or Alive 2 DOA, jak to woli dwójka. Co? Płytka filmik? Płytka znaczy się książeczka. No, a my wrzucamy naszą płytkę do konsolki. Odpalamy pudełeczko. I jedziemy do gry, która powinna się nazywać Beyond a Move. Bo cycuszki tych pań podskakują przy każdym nawet najmniejszym ruchu, nie? Okej, okay, Dio jest. Trzeba porobić trochę tych filmików, takich 20-30 minut, bo to po prostu nie jest 49. Widzieliście, Quake'a 3 zamieściłem, sami możecie oceniać, jak to się gra. Black też jest, Medal of Honor jest, Call of Duty 1 jest. Myślę, że tak Call of Duty 2 trzeba będzie oddzielnie ograć i trójkę. No i potem ten Medal of Honor, Rising Sun. Bo do Frontline będę podchodził, Frontline śmierci jak dla mnie. Może Europa na Sol będzie lepszy, jak się do tego dostaniemy łapki. O, memory card, dobra. 90 Hz. Dead or Alive 2. Weźmy sobie cookies, was. Opcje są tu. Game setting. Story mode, co robimy. Easy. No limit czasowego. Exit. Okay. Exit. Exit. Bierzemy se story mode oczywiście na początek, nie? Pani Kasumi, ninja. Genfu. Finans to kreśnik, a Genfu? O cholera. Sini, you back one. Jakiś styl. A Kasumi ninjutsu zajmuje. Zack, Thai Boxing, czyli Muay Thai. Jen Lee, Jet Hundo. Bruce Lee, im żyć sobie, bo to Ayane też z Kazumi Klanu. Ein, Unlimited Karate. Nei Fan, Thai Chi Kwan, Tai Chi. Russian Martial Arts i prawdopodobnie Krav Maga. Po wrestling to ojciec Tiny. Arena France, Ikwan, Ikwan, nie znam z tyłu. I nie życzę, Japan, To jest Pitine, no. Pina Armstrong. Jedna z gier startowych na PS2, bo. Albo później, bo inna kasa się ukazała, no chyba. Uła! Cieka sumi bryka. Przepraszam. A nie, co ja zrobiłem? Kurde, że co? Przecinaję stary ze zbiegu. Dobra, Kasumi jesteś. Jak na ninja przystało, nie? Jest siła, ona uderzy się i chyba rozkruszy. Czy dotknie i ta się rozpadnie? No. Trochę te plamy trochę rażą mnie gdzie nie, tak wygląda jakby były płaskie. Okay.
Tina Armstrong, tatuś idzie. Chce zerwać, ale nie. Potwej, jednak ona zostawi. Johnny! Dobry! Leży. Oczywiście. Zach. Ina. O, dobra, na polony. Tak samo w filmie. Szano, że jedna Martina mu skopała też tyle w filmie. Przestało w porządku, miarę. Przejdźmy sobie do dołu 5. No ładnie wygląda na PS4 i Xbox One, bo na PS3 są dalej ta wersja z PS3 skonwertowana jest na PC, tak właśnie to mi się nie podoba. Że na PC sobie określone wersje z PlayStation 3, tak było z FIFA-mi, nie? Dostawałeś mi tylko wersję z PS2. Znaczy trzeba sobie jeszcze coś nie przepadam już. No nie, FIFA to się skończyło na 2002 World Cup i już. Później tam ogrywałem tak tylko, wiecie, częściowo, nie? Nigdy nie lubiłem FIFA na konsolę, zawsze wolałem FIFA na pecety. Jakiegoś mi się lepiej grało, to są to wersje. Ale też zagrałem w ISS 11, to była ostatnia chyba piłka, jaką grałem. PS2 jeszcze, no i spodobało mi się ISS. Ale tylko 11, później już grałem. Tatuś, nic rzucia. I tam coś leży. Pamiętam, Kevin Nash miał tutaj tego kolęcia w filmie. A jak będzie dodatkowy strój, to możemy zrobić sobie z tego pana, to jest tego Hulka Hogana. Czyli boss. Dziwaczny jakiś. Jakiś gargulec czy co? Czy jakiś demon? No widzicie, jak póki się ruszamy, to nie ma rozwania. Jak on się zaczyna ruszać, to ekran się właśnie rozwiązuje. Możesz dezorientować, masz co? Boss leży. Teraz będzie taki filmik krótki. Słabe te filmiki, myślałem, że są lepsze. A gra to też myślałem, że dostanie więcej przeciwników, a nie tylko chyba 6 i bossa, czy tam 7 i boss. I tatuś ogląda na telewizji. Pokaz mody, córki. Mm-hmm.
O, dobrze. Filmiki słabe, nie? Trochę filmiki są. Gra się fajnie, ale filmiki są słabe. Dobra, spróbujmy inny tryb tutaj jakiś. Arcade. Survival, zobaczmy. To dla przykładu weźmiemy Kasumi sobie. Bo dwie postacie są do odblokowania jeszcze, jak widziałem. Ale jakie, to nie mam pojęcia. Kasumi była jedną z głównych postaci w tym filmie, nie? No, to jest na takiej zasadzie serwowo. Jednego pokonałem, skupię drugi. Okej, okay, dobra, czajmy. Tak, godzili, no. Nie trzeba nas rozwalić. No, pokonał nas. Trudno. Tak, jesteś na pierwszym. To tutaj to. Zobaczmy, co to jest. Tak, jeszcze co to jest, o tak. Tak, tym mowa, no to wiadomo, jak coś tam bywa. A Jan, a drugiego Helena, no. Zobaczymy sobie. Helena i Jana. Cała ma kwiatowe, włosy też ma kwiatowe. O, tatuś i córka razem. Aha, czyli R1 jest zmiana, tak? To Kenia. Tak, to będzie. Wow. Wow. Działem. Tak, widzisz, dość inaczej niż takie. Bo to kiedy jedna osoba padnie i koniec walki, tutaj mu trzeba dwie pokonać. A, wygraliśmy tak. Pierwszy. Czyli tak to wygląda. Zobaczmy, czy ich rozwalimy i wtedy włączymy grę. Weźmiemy za kolejny film z tych kanałów. O! Nie wiem, jak się robi te akcje, kurde, tak nowe. Dobra, Helena, wracaj. Bo nas dziadek zaraz rozwali.
Arena. No i nie zdobę, kurde. Widzę. Nie jest taki, kurde, deszcz, jak myślałem. Ale go kojarzę z żadnej innej. Ładnie, no rozwali. O, to jest tryb medium, bo tu zostawiałem easy, dlatego tak przybywamy. Nie, nie chcemy straty. Exit. No to było Dead or Alive 2. Widzieliście tryby te wszystkie. No ten filmik 16 minut, bo Dead or Alive 2 jest króciutki, nie wiem dlaczego. A widzicie kod. Obrazu tego co nie ma, jestem ciemniejszy, nie? Nie wyglądam jak duch albo trup. No tu mamy już trzy filmiki ze sobą praktycznie, bo to było Dead or Alive 2. Żeby nikt nie mówił. Oryginał. Do tyłu. I teraz zatrzymujemy filmik, musimy nagrać kolejny.